Poglądy i osądy. Dzień dobry, witam Radio Pole. Dzień dobry, witam państwa. <kłysy> Bogusiu, to ja mam takie pytanie dość <kłysy> podstawowe: bo to tak my dzisiaj mamy taki dzień, że rozmawiamy trochę o dziennikarstwie. Godzina prawdy o dziennikarstwie. Godzina tak? prawdy. E, y, y, czemu zostałeś dziennikarzem? Hmm. Bo mnie to fascynowało. Fascynowało mnie mm, opisywanie ludzi, rzeczywistości, zjawisk, mm, pewien jakiś temperament. Przypadkowo to się stało, nigdy nie myślałem, ja nie kończyłem żadnych studiów ukierunkowanych na dziennikarstwo, jestem po ekonomii. A ja Raz, jestem po polonistyce. No, no ale to jesteś bliżej niż ja. Znaczy, nie... Łatwiej mi pisać, no, wiem gdzie przecinek postawić, tak? tak? ale to jakby nie kwalifikuje do dziennikarstwa jeszcze. I co ciekawe, yy, zaczynałem w czasach przełomu, więc kiedy już yy, padał, właściwie padł w poprzedni system. No właśnie o to chciałem zapytać, tak? No bo właśnie. Nie, przed 1989 rokiem było takie, bym powiedział, podejrzane lekko, bo to była propaganda. Nie, oczywiście, że tak. Były różne media. Ja pamiętam doskonale w latach młodości, yy, ale tam najgorszym epitetem to był element socjalistyczny, yy, nieroby. Yy, Agencji Wolnej Europy, CIA, no to już takie było, to już rzeczywiście było mocne, to agenci CIA. No ale to chyba nie w Nowej Tribunie Opolskiej, nie na naszym poziomie. Yy, nie pamiętam czy takich epitetów, bo ja jeszcze nie pracowałem, ale być może w partyjnych gazetach, wszystkich partyjnych, bo to trzeba rozróżnić, były partyjne i niepartyjne, chociaż wiadomo, że wszystkie media były podporządkowane partii, czyli władzy państwu. Yy, yy. Takie elementy propagandy występowały. Ale prawda jest też taka, że służby tak myślały. No ja ostatnio gdzieś tam w IPN-ie zaglądałem w różne akta i wychodzi na to, że na przykład studenci z tamtych czasów, tak, byli podejrzewani o to, że być może współpracują z CIA. Więc coś było na rzeczy. Ja myślę, że służby musiały się wykazać statystyką i często yy, yy, często po prostu szukały dla siebie usprawiedliwienie zajęcia. Oczywiście. Yy, no, każdy był, kto był, że tak powiem, intelektualnie na tym etapie wyższym, czyli studiował. Studia nie były wtedy rzeczą powszechną, tak jak dzisiaj. 8%, 8 ludzi z wyższym w tym momencie. Tak. tak. No więc z natury rzeczy tacy ludzie byli no, dla każdej władzy podejrzani, bardziej świadomi powiedzmy. Ale to. Jakbym tak patrzył dzisiaj, to z przykrością, dlatego ja mam tę perspektywę poznawczą. Widzę elementy wykorzystywane w propagandzie właśnie dzisiaj, dzisiaj, tak, jak najbardziej. I no, z przykrością muszę powiedzieć, że niestety częściej po stronie obozu władzy. Choć hmm, chyba przyznasz, że jak rządziła platforma, to się wtedy mówiło się wtedy, że hmm, mamy taki element propagandy sukcesu jak za hmm, Gierka. Trochę to, tak było. Pół biedy byłaby propaganda sukcesu dzisiaj. <laughs> Niestety żyjemy w takich rajach, ja tego nie przyjmuję, ale no, muszę to, za, znaczy nie zgadzam się, no, ale muszę zaakceptować, że media, mm, szczególnie podporządkowane państwu w różny sposób. Mm, no są zbyt, powiedzmy, kontrolowane przez polityków. Nie mamy tego wzorca opracowanego, powiedzmy, brytyjskiego, nie powiem już nawet o niemieckim, nie? bo to już niemiecki jest trochę, że tak powiem, mniej niezależne niż brytyjski No właśnie, o niemieckim się mówiło, że tam też jest pewna cenzura na no, choćby sławne historie, czyli na, napaść na, napaści na kobiet, tak? Przez, znaczy, przez ja to traktuję nie cenzura, tylko mu i... poprawność polityczną tych tak no Właśnie, no poprawność polityczna mhm. też jest elementem pewnej cenzury. Jest, ale to nie była cenzura zapisana na rzucana, nikt ich z tego nie rozliczał. To tkwi w samych ludziach, w samych, ludziach, w samych w mózgach. Głowie, dziennikarzy. głowie I to jest też niestety coś, co, co powoduje pewną no, dewiację w tym zawodzie, to tak nazwę. Najgorsze jest to, że no, powiedzieć tak, że dziennikarze daje się uwieść politykom, to jest błąd, dlatego, że część nie mogła się część się dała uwieść, część świadomie poszła z przyczyn, z przyczyn powiedzmy ideologicznych. No czasem też koniunkturalnych finansowych. No właśnie chciałem powiedzieć, a trzecia, że tak powiem, grupa to wyłącznie z koniunkturalnych. No wiesz Marku, no przecież dobrze wiemy, że każdy ma swoje poglądy, sympatie i tak, i tak zawsze było, tak wszędzie jest. Ale z kibiców, yy, dziennikarzy, ja mówię o masie, nie, 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 nie mówimy tu o nazwiskach konkretnych, tu w Opolu, ale jest pewna grupa z kibiców, którzy potrafią docenić drużynę przeciwną. Yy, część dziennikarzy stała się kibolami, która kibicuje... Yy, w cudzysłowie już... Szalikowcy. Szalikowcy, tak. No, niektórzy mówią bezględnie, partyz partyzanci jednej Bezwzględnie co ta moja drużyna gra, i jak się zachowuje, to ona jest najlepsza, jest jedyna, reszta to jest wina sędziego, wina kibiców drużyny przeciwnej, wina działaczy. Czysta, święta... Mówię, do czego kibolowanie prowadzi, to wiemy i, i to jest. Słuchaj, no, mówi się o tak zwanym. Ja nienawidzę tego określenia, bo ono mi się kojarzy z tak zwaną demokracją socjalistyczną, tak? Jak krzesło i krzesło elektryczne. Mhm. Tak? Ym, dziennikarstwo tożsamościowe. No nie wiem, co to znaczy. No, 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 no właśnie to, że dziennikarz ma poglądy, nie wstydzi się. Mhm. I te poglądy cały czas prezentuje. No ale to on poglądy może prezentować, kiedy on ma, nie wiem, Felieton, kiedy ma komentarz. Y Proszę bardzo. Nie może być tak, że dziennikarz, jak to nazwałem, to jest ale, samościowy, ale idzie czekaj. na jakieś wydarzenie i nie robi z niego relacji takiej, jaka ona wyglądała. No właśnie o to chodzi, że, że ja mam taki jakby problem To już nie jest też tylko jest po prostu oszustwo. Zwykłe tak, oszustwo. dlatego, że jakby informacja to jest informacja, tak? Mm. W informacji tej manipulacji nie wolno robić, a ona się często zdarza. A niestety zdarza się i no, ja wiem, że, przepraszam bardzo, no, mówię w medium publicznym, nie odnoszę tego do, do twojej rozgłośni, no, ale mówię o stacji znaczy, ja, telewizyjnej. Ja nikogo nie będę bronił, ale powiem tak, my staramy się tych standardów trzymać yy, udaje się, nam lepiej albo gorzej, ale staramy się. To znaczy, no Tyle. tak, no nie, to też nie, nie chcę, żeby tu przede mnie teraz przemawiała jakaś grzeczność, kurtuazja. Rzeczywiście w ostatnim czasie, jak słucham Radia Opole, no nie mam wrażenia, że ono jest yy, yy, propagandowe. Propagandowe, tak, sam powiedziałeś i ja ci to przyznam, propagandowe. Natomiast mówię, bieda, bieda tego naszego właściwie i zawodu, i tej polityki polega na zbytniej polaryzacji. To znaczy, właściwie tu nie ma pola manewru dla, dla wielu dziennikarzy, bo mówię, są różni dziennikarze, jak są różni lekarze, nie wiem, stolarze, mechanicy i tak dalej. To jest normalne. I generalizowanie tutaj nie ma sensu, choć pewne zjawiska dają się spostrzec. I ta polaryzacja spowodowała, że druga strona powiedzmy to nazwijmy, nie lubię tego słowa ale ktoś kto nie wyznaje takich samych zestawów wartości i, i, lub nie ma takich samych poglądów lub nie jest na tym samym poziomie zbudowany tej tej kościetycznego jest jakbym w sensie popychany do tego żeby używał tej samej broni którą używa ten jego nazwijmy to zawodowy czy ideologiczny przeciwnik bo mamy do wyboru wtedy no, albo skapitulować, albo użyć innej broni śmiertelnej. Bo często to jest tak, to jest dynamika nie do odwrócenia. No, znaczy jest do odwrócenia, to znaczy po prostu opcja zerowa. Amerykanie potrafili się dogadać z Sowietami, powiedzieć tak ograniczamy, tak start, taki start, taki. I tego wiadomo, tego nie ruszamy. Ale to uważam, że w tym miejscu wajha jest w rękach polityków. Powiem tak, dzisiaj patrząc na to, to wajha jest w ręku Prawa i Sprawiedliwości. Czy ona tą wajchę poruszy, czy nie, to będzie zależało od prawa sprawiedliwości. No, słuchaj, z drugiej strony jest też tak, że wajchę jest też w naszym ręku dziennikarzy. No tak. Nie, wiesz, bo to jest kwestia tego, że idziesz rano do, do łazienki, patrzysz w lustro, ty akurat jesteś nieogolony, ja też nie zawsze jestem ogolony, ale patrzę sobie w oczy i mówię, dobra. Znaczy ja, tak, bo pierwsze, Mogę sobie popatrzeć w oczy. Pierwsze pytanie jest takie, czy ja powiedziałem, napisałem to, co myślę, czy ja napisałem, powiedziałem to, co się ode mnie oczekuje. To jest zasadnicza różnica. I kiedy, kiedy odpowiedź na to pytanie, jak patrząc w to lustro, powie, że zrobiłem to, czego się ode mnie oczekiwało. to co znaczy, mi kazali? Że tak, kazali, to, to znaczy, że ta osoba powinna chyba dać sobie spokój z dziennikarstwem. No znaczy, właśnie, bo to jest ten problem, że jakby ryzyko naszego zawodu w tej chwili polega na tym, że my tracimy wiarygodność w oczach ludzi, tak, bo jednak ja, ja pamiętam te czasy jeszcze, ty pewnie też, że dziennikarz po 89, nie wcześniej, cieszył się dużym autorytetem społecznym. Przez 10 lat to było po prostu tak, jak wierzyło się jak księdzu dziennikarze. Też przesadnie, bo nie jesteśmy w Oczywiście, święci, że tak, bo ale, to ale było tak, ale, że można było Był zaufać. autorytet i zaufanie do dziennikarzy tak. Było na pewno. Oby... To ja nie mówię, nie, nie można tego zmienić. To pewne zjawiska także i technologiczne, pewna skrótowość. Masz 100, 100 literek, żeby coś zatwitować, a nie, nie wyjaśnisz, to używasz grubego słowa powiedzmy albo określenia uproszczenia, które często były epitetem, żeby zaistnieć, prawda? To jest... Ale to jakby jest, jest część tego zjawiska, nie czyli dosadność, skrótowość, mocność określeń, epitetów. Ale to jakby jest, mówię, bo jest epitet a epitet. Dobrze o tym wiemy, że bywa złośliwość, ironia, to zawsze było w dziennikarstwie, tak, a między zwykłym hamstwem czy po prostu oczernianiem. A takie rzeczy się też zdarzają i dzisiaj, ba, i ci, którzy są autorami, są nawet z tego dumni. Kiedyś to byłoby wstyd, a dzisiaj oni są z tego dumni. Czy, bo poruszyłeś, zboczyłem trochę, czy poruszyłeś tak, czy tracimy autorytet u odbiorców? Z pewnością u części tak, ale trzeba też spojrzeć, że ci sami odbiorcy są bardzo spolaryzowani. I oni. I, i, jakby usprawiedliwiają tych, których lubią, czytają, usprawiedliwiają z takiego na przykład używanego słownictwa języka często, bo uważają, że to są tak zwani nasi dziennikarze, że to on mówi tak, ja to też tak bym powiedział, co zresztą potem się odzwierciedla na Facebooku, w niektórych komentarzach. A, do tego za że... chwilę wrócimy. Tak. Tak. E, przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj redaktor Bogusław Mruk od Nowa Trybuna Polska, A drugiej części rozmowy można posłuchać. Można nas także zobaczyć na naszej stronie radiopole.pl Powiedziałeś o Facebooku. Tak. Powiedziałem. Ja nie mam Facebooka. Nie mam profilu. Świadomie nie mam. Dlatego, że ja jestem człowiekiem temperamentnym i obawiam się, że gdybym miał, to by mnie poniosło. Raz mhm. czy drugi. I trochę chyba jest tak. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że są tacy dziennikarze, którzy. Zapomnieli o tym, że nawet jak piszą na Facebooku, tak, to wciąż są osobami publicznymi i nie są oceniani do końca tylko za to, co robią zawodowo w gazecie, w radiu, w telewizji, ale też za to, co wypisują sobie wieczorem po trzecim drinku w domu. To nie jest koniecznie trzeciego drinka, bo jak mówisz sam, jesteś ekrem temperamentnym. Jeżeli ktoś jest temperamentny, i, i no jest zaczepiany, na przykład, albo wręcz próbuje się go obrazić, to pewnie siłą rzeczy w od momencie przychodzi, no Tak jakbyś był pod knajpą, wychodzisz i ktoś ci jak zaczepia, próbujesz odejść, on się zaczepia, to w końcu mu odpalisz. Ja wiem, że to oczywiście jest naganne, ale takie jest życie. No cóż, to prawda być może, co mówisz, że. Yy, Płynność mamy taką, czyli między tym, co na Facebooku, między tym, co w godzinach pracy. Znaczy, chyba żyjemy w takim momencie, w którym y, tradycyjne media się mieszają z mediami innymi. I co będzie za chwilę, no tego już nie wiemy. Tego nie wiemy. Być może albo, albo będzie wielki reset i cofnięcie, albo po prostu będziemy brnąć dalej z właściwie nieprzewidzianym skutkiem. Chociaż ja dostrzegam coś takiego, że ludzie mają dość tego medialnego chaosu, to jest wielości źródeł informacyjnych i niepewności tych źródeł. Facebook nie wiele niesie tak zwanych fake newsów i, i, i ludzie to spostrzegają. Jednak tak zwane sformalizowane, tradycyjne źródło informacji typu radio, gazeta, wiadomo, że ono już jest Ktoś sprawdzone. To tak. I ten zestaw można wierzyć, że tak, że tak rzeczywiście jakieś takie zdarzenie, wydarzenie, fakt, spotkanie, nie wiem, rozmowa, wypowiedź miała miejsce. Także ja myślę, że z czasem część ludzi wróci, że tak powiem, ograniczy swoją, że tak powiem, wiarę do, do tak zwanych źródeł tych powszechnych, masowych, czyli Facebook, Twitter i tak dalej, wróci do, do, do tych tradycyjnych źródeł, jeżeli chodzi o źródło wiarygodności i informacji. No Łukasz Wazecha przed chwilą mówił o tym, że na przykład Tygodni Powszechny, tak, który się tak trochę zdystansował od tych wojen politycznych, zaczyna być lepiej sprzedawany. Znaczy on się zaczął sprzedawać lepiej już od kilku lat. Bo Ale to ci... jakby ludzie szukają chyba takiej, powiedziałbym, bardziej wyważonej informacji. To jest część, Najczęściej bo, ludzi. Część, część ludzi, część części ludzi brakowało czegoś takiego i ci ludzie po prostu, ci ludzie znaleźli akurat nie tygodnik powszechny, odpowiedział na ich zapotrzebowanie. Jak, nie śledzę stale tygodnika powszechnego, ale jestem obserwatorem, jak zauważyłem, on jest, potrafi być bardzo wyważony, obiektywny, ale krytyczny. Zresztą jest bardzo atakowany, także przez to właśnie, że nie, nie opowiada się po żadnej ze stron. I to jest właśnie to, do wracamy do początku rozmowy. Tak, to, ciężko to, być, tak, to, to, to że ktoś nie jest partyzantem no. jednej z partii, no. tak, staje się winą, a powinno być zaletą. A powinno być zaletą. Kto nie z nami, ten przeciwko nam, stara bolszewicka zasada, niestety. I tak będzie dalej? Myślę, że nie. Znaczy, my jesteśmy chyba w trochę lepszej sytuacji, bo jednak media regionalne, nawet publiczne, tu mówię o Radio mm. na przykład, tak. Um, o Was to już w ogóle nie mówię, bo jesteście też medium regionalnym, więc um, jakby funkcjonujecie w innych realiach, są mniej. Uwikłane w te y, wojny polityczne? Mnie z różnych przyczyn. No, m, dlatego, że mamy szczęście do regionu, nie jest stosunkowo spokojny, jeżeli chodzi o tak zwane emocje i y, erupcję słowną y, związaną z takimi emocjami. Tutaj nie zdarzają nam się żadne takie, y, ja to nazwę czasami wręcz chamskie zagrywki. Nie? Y, ale no, jesteśmy po prostu medium regionalnym. Musimy służyć, służyć, bo ja to nazywam ja, i czytelnikom, czytelnikom różnych opcji. Tak, no, to jest, jest ważne. Mamy ten region i o ten region musimy dbać. To jest też siła mediów regionalnych, że one mają poczucie pewnej misji. I ta misja powoduje nawet pewne samoograniczenia, bo przecież każdy z nas ma samo pewną. Tak, to znaczy w tym, co się mówi, co się pisze, nie chowając jednocześnie poglądów, żeby było oczywiste, bo przecież mamy w tych mediach, obserwujemy także, w samej naszej trybunie są ludzie o różnych poglądach. No ale właśnie oddzielamy poglądy od informacji, to, jakby to jest, oczywiście, po, to jest oczywiście. kanon. Oczywiście, to musi być, bo inaczej nie przetrwamy jako medium. To nie przetrwamy na dłuższą metę, bo ta polaryzacja, uważam, się skończy. To jest taka erupcja, która do czegoś doprowadzi. W każdym razie albo sama wygaśnie, albo doprowadzi do jakiegoś momentu, w którym nastąpi jakaś kulminacja, po której musi się wszystko uspokoić. Ponieważ to jest bez sensu, uważam. Tak zwyczajnie, poludsko, to co się dzieje jest bez sensu. Czyli co, pełnimy dalej swoją misję lepiej albo gorzej. No po prostu trzeba mówić i... Trzeba i, robić swoje. Trzeba robić swoje, czyli mówić to, co jest, jak jest, nie ukrywać rzeczy przykrych lub nagannych, których się dopuszczają ludzie, których ja lubię w cudzysłowiu, a piętnować, wyod, wyolbrzymiać rzeczy u ludzi, których ja w cudzysłowie nie lubię, bo to jest już manipulacja. I ostatnim czasie mieliśmy kilka takich różnych przykładów, niestety w mediach centralnych, nazwę, i, i będę musiał powiedzieć, niestety w telewizji, które po prostu chyba są pewnym przekroczeniem granicy, co zresztą sami rządzący widzą i przyznają, nie ukrywają, że mają zastrzeżenia. I, i czyli na rzecz coś jest, że oni też widzą potrzebę przyhamowania. Czyli bardzo kochamy polityków, ale się im nie podlizujemy. I tyle. Nie, no polityką w ogóle się nie powinno podlizywać. Po prostu. Jeżeli polityk, który wymaga podlizywania, to po prostu jest cienkim politykiem. Bo to znaczy, że ma poczucie niskie własnej wartości, nie powinien być politykiem. I to jest znakomita płyta. Bardzo Ci dziękuję, Bogusław Brunkow był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Poglądy i osądy.